Oficjalnie. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Ostatnio spotykamy się dosyć często. Tydzień temu Państwo pięknie tańczyli do późnych godzin nocnym w tym pięknym naszym zwoleńskim zakątku nad Zwoleńskim Zalewem. I bardzo dużo miłych słów usłyszeliśmy, bardzo dużo pozytywnych opinii i chciałybyśmy bardzo serdecznie podziękować Państwu za te miłe słowa, za to, że przyjeżdżacie do nas i że tworzycie taką wspaniałą atmosferę. Witam Was bardzo serdecznie i również witam w imieniu Pana Arkadiusza Solimy, burmistrza Zwolenia, naszego gospodarza, który prosił, żeby Państwa pozdrowić. Dzisiaj niestety nie może być z nami fizycznie, ale myślami jest przy nas. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, bo dzięki nim ta technika i te wszystkie tutaj urządzenia mogą Państwu służyć dzisiejszego wieczoru. Chciałabym również podziękować bardzo serdecznie pani Iwonce Nędzi, pracownikowi Domu Kultury w Zwoleniu, która jest koordynatorem tych wspaniałych potańcówek i potańc, tak, duże brawo dla pani Wonki, i potańc na dechach, i potańc na klepisku. To ona tą pozytywną energią tworzy scenariusze, scenografię, no i Państwa również zaprasza. Także duże brawa. A pani Iwonce pomaga pan Kazio Bernat i tutaj też chciałabym mu bardzo serdecznie podziękować. Przypomnę jeszcze, że organizatorem potańcówek jest Dom Kultury w Zwoleniu. Zaprzyjaźniliśmy się z kapelą Stomportowską i też bardzo serdecznie ich tutaj witam. Wielkie brawo dla kapeli Stomportowskiej. Drodzy Państwo, kapela Stomportowska jest przyjacielem Domu Kultury, przyjacielem naszego miasta. My to właściwie już jak małżeństwo jesteśmy. Tylko, że oni śpiewają, co ja zrobiłem, że się ożeniłem. Ale to nie wszyscy, pani dyrektor, nie wszyscy. Dziękuję Wam ślicznie, że przyjeżdżacie do nas i że chcecie do nas przyjeżdżać i że będziecie do nas przyjeżdżać. Dzisiejsza potańcówka to jest takie podsumowanie naszych działań wakacyjnych i chcielibyśmy, żeby równie ta atmosfera była piękna, będzie z pewnością. Życzę Państwu wspaniałej zabawy, pięknych wrażeń i tej atmosfery, która tutaj trwa, zabierajcie ją do domu i niech ona tak długo z Wami będzie. I przyjeżdżajcie do nas na kolejne potańcówki, a ja już oddaję głos pani Iwonce. Witajcie, drodzy Państwo, witajcie, droga rodzino Oberkowa, w Zwoleniu nad Zalewem. Cieszę się bardzo, razem z panią dyrektor, cieszymy się, że jest tak wiele nowych osób. Urywały się telefony do Domu Kultury w Zwoleniu, gdzie to jest, kto będzie grał, czy na pewno Stomportowska. Na pewno Stomportowska, proszę Państwa. I bardzo się cieszymy, że dotarliście Państwo do nas i że ten pierwszy raz, jak zawsze pozwalam sobie żartować, jest właśnie w Zwoleniu. Zapraszamy również na nasze imprezy, które będą się działy w Domu Kultury. Będą to potańce na klepisku jesienią. A dziś chciałabym przedstawić Państwu kapelę Stomportowską. Czy Państwo mi pomożecie? Proszę Państwa, lider zespołu, założyciel, wokalista i akordeonista Sebastian Moczarski! Wspaniały wokalista, no ale nie może być inaczej, skoro taki wspaniały syn, to i wspaniały tata, prawda? Sławomir Moczarski! Przepiękny, czarujący wokal. Gitara basowa i kontrabas też na ludowych imprezach. Piotr Adamczyk! Przeuroczy saksofonista, prawda, drogie panie? Marcin Piwnik! Oraz wyjątkowy w swoim fachu. Na instrumentach perkusyjnych Grzegorz Dąbrowski. Drodzy Państwo, pozwólcie jeszcze chwileczkę. Chciałam przywitać media, które nas zaszczyciły i które zawsze
ślą w świat to, co dzieje się w Domu Kultury w Zwoleniu. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy Zbyszka Mądrego Jasie. Witamy Państwa Czyżów, bo w zasadzie tutaj to cała rodzina nagrywa. Witamy Janeczkę i Bogusia Koniarczyków. Brawo. Witamy Michała Nartowskiego. Witamy Anię i Józia Walczyków. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. Dzięki Wam. Świat widzi, co dzieje się w Domu Kultury w Zwoleniu i w ogóle w Zwoleniu, jak również no, sławi się dzięki Wam kapela Stąporkowska, prawda? No i wszyscy Państwo, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale jesteśmy obserwowani na YouTubie. Pozdrawiamy wszystkich YouTuberów serdecznie, prawda? Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Szczególnie tych, którzy bardzo przyjaźnie podchodzą do tego typu zabaw. Drodzy Państwo, wiecie, że jesteście teraz już gwiazdami YouTube'a, także czujcie się tutaj tak, że jakbyście za chwilę mieli dostać Oscara. No lub jak to się mówi, jak to było, to jaka jest ta nagroda najgorsza? Malina? Malina chyba, tak? Malina. Czasem dostajemy również te maliny od YouTuberów. Ale proszę Państwa, my nie robimy tego dla poklasku, robimy to dlatego, że kochamy. I jeżeli Państwo kochacie przyjeżdżać tutaj do nas, jeżeli Państwo kochacie się bawić razem z nami, to zapraszamy Was zawsze bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj przewidujemy zabawę przynajmniej do godziny pierwszej w nocy. Macie Państwo stoły, macie Państwo ławeczki, krzesełka, jest kawa, herbata. Piękne otoczenie zalewu, które bardzo polecamy zwiedzić. Bawmy się. I wspaniała pogoda. Tak, pogodę zamówiłyśmy z panią dyrektor specjalnie dla was i dla nas. Drodzy Państwo, miłej zabawy życzymy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.